Zwieńczeniem tegorocznych Dni Lubania był weekend muzyczny. W Miejskim Amfiteatrze w ramach Lawy 2012 odbyły się koncerty muzyczne. Organizatorem całego przedsięwzięcia był Miejski Dom Kultury w Lubaniu. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym Państwu podziękować za to, że przyszliście tutaj do Amfiteatru na Kamiennej Górze i macie okazję podziwiać kolejnych wykonawców, którzy przed nami dzisiaj wystąpią. Za nami już weekend historyczny, za nami również prezentacje szkół lubańskich. Przed nami to, na co bardzo wielu lubaniaków i mieszkańców powiatu lubańskiego czeka, czyli Lawa. Weekend muzyczny, którym chcemy w pewnym sensie podsumować Dni Lubania, aczkolwiek na Lawie Dni Lubania się nie kończą, ponieważ w poniedziałek i wtorek jeszcze mamy dwa dni sportu szkolnego w ramach... Dziękuję. W ramach rywalizacji imienia Wiesława Weinsfelda. Szanowni Państwo, życząc Państwu przede wszystkim dobrej zabawy, uznaję Lawę 2012 oficjalnie za otwartą. Niech radość, entuzjazm wypływa z naszych serc. Bawmy się, cieszmy. Niech żyje Lubań. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Słowiński, burmistrz Lubania. Kazimierz Kilian. Mam nadzieję, że przygotowana oferta muzyczna właśnie na Lawę przez Miejski Dom Kultury trafi do Państwa serc, że się spodoba, że będziecie Państwo mile wspominać te spotkania dzisiejsze i jutrzejsze, tak jak wspominaliście dotychczasowe Lawy, a było ich w sumie 18. I życzę Państwu wszystkim dobrej zabawy. W trakcie pierwszego dnia Lawy na scenie zaprezentowały się zespoły artystyczne Miejskiego Domu Kultury, zespół Systematic, Kasia Wilk, Don Guralesco oraz zespoły Princess i Wolfer. Thank you.
szczęścia przyjacielu, tysiące prób na hotelu, na fotelu, na baju, po świętym sielu, wielu mi sielu. Ochoterom na wodze teraz, zdejmujesz żółtą koszulkę lidera. Ja puszczam roki, wyruszam podróż na wschód, porzucam rodzimy gród, dajemy trud. Zrozumiałem, że chcę mówić tak, a ja czekam na spodobanych uczynki, a szlak. Ja opuszczam roki, wyruszam podróż na wschód, porzucam rodzimy gród, dajemy trud. Salut! Zrozumiałem, że chcę mówić tak, a ja czekam na spodobanych uczynki, a szlak. Kiedyś mieli jego blisko, mieli go blisko, teraz mam Facebook tylko i nie tylko, teraz mam wszystko. Tegoroczne Dni Lubania były prowadzone i są prowadzone w nowej formule. Przede wszystkim chcieliśmy połączyć to, co profesjonalne, czyli między innymi to, co dziś dzieje się tutaj na amfiteatrze, gdzie grają profesjonalne zespoły, z tym, co lokalne. I cieszę się, że to połączenie jak na razie się sprawdza. Za nami weekend historyczny przy dużym współudziale lokalnych jednostek, takich jak Łużyckie Centrum Rozwoju czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i dużym zaangażowaniu stowarzyszeń lokalnych, których nazw na razie nie będę wymieniał, bo to chcę zrobić oficjalnie już po dniach Lubania. Później mieliśmy prezentację szkół. Myślę, że te osoby, które były, nie były zawiedzione tym, co zobaczyły, bo szkoły miały między innymi dzięki temu możliwość wypromowania się, ale pokazania również tych najbardziej utalentowanych swoich uczniów. Widziałem dużą radość na, powiedziałbym, buźkach samych uczniów, ale również i rodziców czy dziadków. Dziś mamy Dni Lubania, czyli tak jak już wspomniałem wcześniej, ten czas, gdzie profesjonaliści występują na arenie. Sądzę, że wybór jest różnorodny, więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Aczkolwiek spodziewam się, że największy aplauz młodzieży na pewno będzie przy Don Guralesco. Być może jeszcze przy Gwieździe Wieczoru. Przed nami jeszcze dni sportowe, czyli w pewnym sensie memoriał imieniem Wiesława Weitzfelda. A czas na podsumowania nastąpi. Na pewno takie spotkanie z wszystkimi organizatorami, z wszystkimi stowarzyszeniami, wszystkimi sponsorami, gdzie będziemy dziękować i zastanawiać się, czy te 10 dni, które zaproponowaliśmy mieszkańcom miasta i powiatu, to jest za mało, za dużo i ewentualnie co zmienić. Ja podsumowuję to na razie na 4 z plusem, bo nigdy nie można być do końca zadowolonym, bo wtedy się osiada na laurach. Ale jest naprawdę bardzo dobrze. Cieszę się, że mieszkańcy Lubania z oferty korzystają. Z której części muzycznego weekendu skorzysta pan na pewno? Na które koncerty na pewno pan będzie chciał? Które koncerty będzie pan chciał na pewno zobaczyć? To znaczy ja nie oszukuję się, że dla mnie największą atrakcją Lawy 2012 jest zespół Róże Europy. Choćby z tego tytułu, że jestem fanem muzyki lat 80. Wtedy dojrzewałem, wtedy też jakby uczyłem się słuchać muzyki i Róże Europy to jest ten zespół właśnie z tego okresu. Z Lubaniem czuję się, nie wiem czemu, bardzo związana, ponieważ pochodzę z Lubina, więc Lubin. Poza tym za tydzień też gram w koncert jakby pierwszy w Lubinie od początku mojej kariery, więc ja zrobiłam sobie taką krótką rozgrzewkę, ale po prostu tutaj miasto przyjęło mnie jak swoją i czułam się tutaj bardzo klimatycznie jak w rodzinie. Mega gościna, fajni ludzie. Co prawda zagraliśmy o godzinie 18, więc tych ludzi nie było za dużo, ale dla mnie wystarczająco i bardzo wartościowa publiczność, także super było, jestem zadowolona. Co przygotowałaś w repertuarze? Co przygotowałam co w repertuarze? Tak. W repertuarze był jeden cover z repertuaru Bajmu, Nie ma wody na pustyni. I mieszadło z pierwszej płyty i drugiej płyty. Oraz medley utworów, które, że tak powiem, ukształtowały mnie muzycznie, czyli od zespołu Kto To, po Meza, Sakrum Ważne i kończywszy na jeszcze jakimś tam króciutkim Spin Me Round Round i tak dalej. Denzela, czy tam nie pamiętam kogo. Thank you.
Diver.